Witajcie w kolejnym odcinku naszego Q&A. Dzisiaj nasz gość specjalny, ksiądz Piotr Pawlukiewicz, odpowie na Wasze pytanie o różnicę między grzechem ciężkim a grzechem lekkim. Pytanie od Dominika. Jak rozpoznać, czy popełniliśmy grzech lekki czy ciężki? Chociaż mamy przykazania Boże i kościelne i 7 grzechów głównych, to i tak w niektórych przypadkach ma się zamęt w głowie, czy można iść do komunii. Czy w takich sytuacjach należy skierować się z pytaniem do księdza? Oczywiście źródłem postępowania, prawidłowego postępowania, moralnie poprawnego postępowania dla katolika, dla chrześcijanina jest Pismo Święte, przykazania Boże. I samo życie ludzi świętych, proroków, przede wszystkim życie samego Chrystusa, które jest normą dla nas. Naśladować Chrystusa, mówić to, co On mówił, czynić to, co On czynił, a unikać tego, czego On nie czynił, co potępiał, co bardzo mocno krytykował. Ale rzeczywiście może się zdarzyć taka sytuacja, że stajemy wobec sytuacji, gdzie w Piśmie Świętym nie ma o tym mowy. Płacenie podatków, ściąganie programów komputerowych. Czy to jest grzech, czy to nie jest grzech? Jeśli się nie wie, warto zapytać kogoś kompetentnego, choćby przede wszystkim księdza w konfesjonale. Ksiądz wydaje tutaj werdykt i bierze odpowiedzialność na siebie. Proszę też pamiętać, że możemy powiedzieć, nie wiem jak postąpić, nie wiem czy to jest grzech. Niewiedza może być zawiniona albo niezawiniona. Wiedza niezawiniona to jest taka, że na przykład ksiądz katecheta przez 8 lat katechezy, czy 6 lat katechezy w podstawowej szkole, czy w gimnazjum nie powiedział ani razu o masturbacji i ktoś potem mówi, nie wiem czy to jest grzech. To jest niewiedza jego jest niezawiniona. To zawinił ten ksiądz, który nie podjął tematu. Ale może być wiedza niezawiniona, kiedy ksiądz coś mówił na dany temat, ty grałeś z kolegą w jakiejś krzyżówkę, w kółko i krzyżyk, słuchałeś czegoś w Walkmanie i nie usłyszałeś, ale ze swojej winy. Wtedy ponosisz odpowiedzialność za czyn, chociaż rzeczywiście nie wiesz, jakie jest stanowisko Kościoła. Jak rozpoznać, czy popełniłem grzech lekki, czy ciężki? Ktoś powiedział, że grzech ciężki jest ciężki, dlatego że jest go ciężko popełnić, trudno jest go popełnić. Grzech ciężki jest to świadome, dobrowolne powiedzenie Bogu nie w poważnej materii. To nie, że z zapomnienia ktoś przeknie, że ktoś źle rozplanował spożywanie napojów wyskokowych i naprawdę niechcący się upił. No i może nawet tragicznie to wyglądało, ale bidak sam nie umiał jeszcze się posługiwać dobrze alkoholem. Grzech ciężki to jest taki, że go planujemy od wielu dni, że wiemy co robimy, że zdajemy sobie sprawę, że to będzie grzech ciężki, a mimo tego popełniamy, mimo wyrzutów sumienia. Jeśli ktoś ma wątpliwości co do swojego postępowania, postępowania brata, bliźniego czy siostry, i chce zapytać, czy to jest grzech ciężki, czy nie, niech pójdzie do konfesjonału, zapyta księdza, który jest posłany po to, żeby ludziom mówić tak, tak, nie, nie, żeby pokazywać drogę prawości, drogę nieprawości i różnice, jakie między nimi zachodzą. W ostateczności, kiedy jesteśmy pełni wątpliwości, lepiej postąpić w stronę bardziej taką, powiedziałbym, pobożnościową, rygorystyczną, w stronę wyrzeczenia i miłości, niż w tą stronę wolności i trzymać taki nurt, dopóki się nie spotka kogoś, kto mi sprawę wyjaśni, kto mi sprawę nakreśli w sposób Boży. Przestrzegałbym przed legalizmem. Są ludzie, którzy chcą właśnie tak trafić w dziesiątkę, żeby zyskać przyjemność, a nie popełnić grzechu. Nieraz pytają, jak można się z dziewczyną pocałować, żeby nie popełnić grzechu. Ja dla żartu mówię, trzeba wziąć linijkę, ekierkę i wyznaczyć tutaj taką strefę buforową na policzku dziewczyny, tam wolno całować, a poza tym nie. Oczywiście to jest absurd. Absurdem jest pytanie, ile się można spóźnić na przeświętą, żeby mieć ją zaliczoną. To tak jakby mógł powiedzieć, słuchaj, na ile cię mogę zlekceważyć, żebyś jeszcze się na mnie nie obraził. Jak ci powiem baranie, to się już gniewasz na mnie? Jak ci powiem ośle, to się gniewasz na mnie? No, nikt takiej relacji z ukochanym człowiekiem nie prowadzi. Augustyn mówił, kochaj, rób co chcesz. Myślę, że zakochane serce w Bogu będzie wyczuwało to, co jest moralnie niepoprawne, będzie wyczuwało moralne jakieś błędy, potknięcia i będzie kierowało naszym życiem. Oczywiście sumienie, o sumienie trzeba dbać, trzeba je pielęgnować, trzeba je czyścić, trzeba je regulować, ponieważ jak ktoś powiedział, czasem sumienie traci uzębienie. To jest odwoływanie się do stwierdzenia, że sumienie nas gryzie. Czasem ten zgryz pozostaje coraz słabszy i sumienie przestaje nami kierować. Może to być nasza wina, może to być wina kogoś, kto mnie zgorszył i zatruł we mnie sumienie. Pielęgnacja sumienia należy do bardzo ważnych elementów życia duchowego, tak jak pielęgnacja hamulców w samochodzie, kierownicy w samochodzie. Nikt z nas nie wyruszy w dalszą podróż, kiedy nie będzie miał hamulców czy do układu sprawniczego kierownicy. Podobnie w życiu, żebyśmy się nie pogubili, Pan Bóg dał nam sumienie. Jako to światło, które przestrzega nas przed niebezpieczeństwem, a zachęca do wędrówki na drodze ku dobru.